Hej, dzień dobry, witamy się z Wami bardzo serdecznie i zapraszamy na film. Cześć, dzień dobry, witamy się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie w nowym dniu. Słuchajcie, nie wiem czy widzicie, to jest pies asystujący. Matylda dostała oficjalnie tytuł psa asystenta. Asystenta w mojej kuchni, żeby było jasne. No, naprawdę, słuchajcie, co jej się porobiło, to jest masakra. Ona kiedyś tak nie robiła, a teraz z tym nosem wszędzie. Normalnie rozpuściła się jak dziadowski bicz. Wiecie co, jak się człowiek wyśpi, to się zupełnie inaczej czuje. Ja dzisiaj mam tyle energii w sobie, że nie wiem co najpierw, co pierwsze i w ogóle, ale zaraz muszę powalczyć z paprotką, bo wiecie co, normalnie mi zaczyna usychać. I nie wiem o co chodzi, mam trzy paprotki w domu, jedna jest super, druga jest taka średnia, a ta trzecia nie wiem czy coś z niej będzie. Czy ja ją w ogóle uratuję, a taka była ładna, mówię, paprotki są tak trudne w uprawie, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Okej, działamy. No i wiecie co? Ja Wam coś zaraz pokażę. Obraz nędzy i rozpaczy. Teraz, o matko, ale mam tych paprochów, to nic. I powiem Wam tak, teraz ona jest przesuszona, ale... No właśnie wiadomo, że paprotka, znaczy wiadomo, no ja tak wiem i tak wyczytałam, że paprotka musi mieć stale wilgotno. Ale jak ja ją miałam stale wilgotną, to było dokładnie to samo. Dlatego chcę ją tu obciąć. Nie wiem, może jakąś odżywką potraktować. Może mi się ją uda uratować. Niech będą trzy liście na krzyż, ale trzy konkretne. A ta cała pustynia tutaj musi stąd wyjechać normalnie umieralnie, słuchajcie. Umieralnie. Już to jest jakaś masakra. Czekajcie, ją tutaj dobrze podleję. Boże, a taka była ładna, jak ją kupiłam. Normalnie taka zielona, gęsta, że nie mogłam ją do samochodu wpakować, bo taka była. Ale w ogóle ona tak jakby kolor straciła. Była taka ciemnozielona. Czekajcie, ja ją jeszcze trochę humusem podleję. Mam tu ja jeszcze, czy już nie mam? No gdzieś, a nie mam humusu, znaczy nie wiem, mam, no co ja mówię, że nie mam. Mam. To ja sobie tutaj trochę dołożę jeszcze humusu i może ją tak odratujemy. Paprotka podobno lubi takie półcieniste miejsce, więc ona u mnie tak stoi właśnie. Ale sobie narobiłam roboty. O, o, o. Czekajcie. Normalnie u mnie jesień. U Was dalej zima? A u mnie jesień. Cała podłoga w paprotce. Ale to nic, to powyrzucam. I zaraz to poodkurzam. No i zobaczymy. I one podobno nie lubią, słuchajcie, przestawiania. Nawet słyszałam, że po przyniesieniu ze sklepu ona potrafi po prostu paść ze względu na to, że ma zmienione miejsce. Ale tu w ogóle nie widać, żeby ona cokolwiek wypuszczała świeżego. Nawet mi tu jakiś chwast urósł, no wiecie co? No zobaczymy. Trzymajcie za nią kciuki, bo powiem Wam szczerze, że aż normalnie żal na to patrzeć. Malutka, nie wygłupiaj się, dawaj, dawaj. Rośnij. Podkarmimy Cię tu dobrze. I mam nadzieję, że... Albo wiecie co, ja ją wyniosę na górę. Tam jest dużo więcej światła. Dokładnie, ja ją wyniosę na górę. Z kuchni ją zabiorę. Bo tu jej ewidentnie chyba coś nie służy. Ok.
Okej, okay, to idę ją zanieść i poodkurzać, a nie będę Wam tu hałasować. Już tak się rozpędziłam, że przeglądam wszystko po kolei. I tu dolałam wody, bo wiecie co, rozmnażam sobie tego zamiotulkasa. Zawsze robię to w ten sposób. Normalnie wkładam je do wazonu jako ozdobę. I zobaczcie, tu już jeden, jakie korzonki puścił. Już można byłoby go pchać do ziemi. O, zaraz zobaczymy drugi. O, widzicie? Drugi też już ma korzenie. Ten jeszcze nie ma nic. I pytanie, czy będzie miał, bo jakiś tak zaczął gubić tutaj liście. No ale jakby nie patrzył, dwie sadzonki już są. A to jest właśnie... Ale skórzu by trzeba było trochę przetrzeć. To jest właśnie, słuchajcie, ta roślina, która świetnie rośnie w cieniu. Pytałam Was ostatnio właśnie o te rośliny do cienia, bo ja mam, słuchajcie, taki no nieciekawy, ciemny przedpokój i chciałabym go właśnie tak trochę roślinami, więc na razie tutaj już zebrałam potrzebną wiedzę i będę eksperymentować, a na razie rozmnażam zamiotulkasa. Zresztą ja już tyle z niego sadzonek naprodukowałam, mam jednego takiego dużego, już tyle co narozdawałam, tyle co poszło w świat i ten. No i to jest taki sprawdzony sposób, a ja w ogóle lubię, jak to stoi w wazonie, bo to zobaczcie, wygląda tak dość ciekawie, dość inaczej, a zawsze jest to nawet w zimie jakaś zielona ozdoba, prawda? Dobra, idę chłopaka odnieść na miejsce. I mam jeszcze tutaj parę, ale nie, z tej sadzonki chyba nic nie będzie, bo ja tu nawet widzę, że ona już jest taka. No ale damy mu szansę, zobaczymy. Ja zawsze walczę do końca, nigdy się nie poddaję w połowie, więc zobaczymy. Jak kipnie całkiem, to wtedy go wyrzucę, a na razie niech walczy chłopak. Normalnie obraz nędzy i rozpaczy. Ale trzymajcie kciuki za dziewczynę, bo no była taka ładna, no może się uda, malutka. Nie wygłupiaj się, tylko rośnij. O, Mati. Mati rządzi, a właściwie odpoczywa. Zobaczcie, matka idzie i wszyscy idą za matką, gęsiego. Idę im odtworzyć futraka. Chodźcie, chodźcie, go, go, go. Food trucka, busa z sianem. Zawsze się śmieję, że to jest ich food truck. Także tak, niech sobie chłopaki trochę zjedzą. Chodźcie, chodźcie. Wszyscy są? Wszyscy są, wszyscy. O Jezu, klusek w poślizg wpadł. Aha, one już pierwsze poleciały do busa. Dobra, idę im otworzyć. Hej dziewczyny, dzisiaj trochę z innej beczki. Z okazji tego, że, znaczy z okazji tego, w związku z tym, że Alpa matka też człowiek i dbać o siebie lubi, przygotowałam dla Was kilka takich polecajek sprawdzonych i to sprawdzonych do tego stopnia, że ja te produkty odkupuję cały czas, jak się kończą, może nie od razu, ale za jakiś czas na pewno do nich wracam i dzisiaj jest to arsenał maseczek. Słuchajcie, są to maseczki najróżniejsze. Biedronka, Hebe, Douglas, czy inna Sephora. Ale są one na każdą kieszeń, to przede wszystkim. A dwa, że... Jezu, tracę głos. A że są naprawdę fajne i godne polecenia, więc chciałam się z Wami tym podzielić. Słuchajcie, jeżeli coś będzie się działo w tle, to mój kot. Mój kot znalazł sobie papierek i właśnie nim gra. Dobry. Julian! Ale wracając do tematu. Pierwsza, ona pachnie najładniej z tych wszystkich. Ja ją tak lubię. Ja wiem, że to nie o zapach chodzi. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to im mniej perfumowana, tym raczej lepiej. Ale to jest czad. Zobaczcie, tutaj już niewiele zostało. To jest, nie wiem już, które, piąte, szóste moje opakowanie. Ja to zawsze kupuję w Biedronce. I dlaczego to jest taki mój faworyt? Słuchajcie, ona naprawdę super nawilża, ta buzia jest taka mięciutka rano i w ogóle, ale ja najbardziej lubię maski nie takie, które nakładamy na 15 minut, na 20, na pół godziny,
tylko takie maski, które albo nakładamy na 3 minuty i już jest po fakcie, albo nakładamy je jak krem na całą noc. Bo jak ja mam to, zanim to zmyję, czekać i tak dalej, ja nie mam na to czasu i cierpliwości. Także takie maski, ta maseczka jest z tołpy i to jest regenerująca całonocna, tu nawet pisze maska krem rewitalizująca i ona jest faktycznie godna uwagi. Ona kosztuje około 20 zł, to jest 50 ml. Słuchajcie, jeżeli jeszcze nie znacie, kupcie sobie naprawdę tak nawet co drugi, no co drugi to może nie, ale co trzeci dzień zamiast kremu na noc. Dziewczyny, to jest petarda, to jest naprawdę godne polecenia. Takich maseczek oczywiście ja nie cierpię. Pewnie są wśród Was i zwolennicy, i przeciwnicy, ale jak ja mam to zimne cholerstwo nakładać na buzię, to mi jest od razu na całym ciele zimno. Ja tego po prostu nie lubię. Kapie, cieknie, spada. Trzeba leżeć jak posąg i najlepiej się nie ruszać. To nie jest dla mnie. Jasne, że raz na jakiś czas się tam przeproszę, ale ta maseczka to ja nawet nie wiem. O, to jakaś disneyowska. Sweet mask, to nawet nie wiedziałam, słuchajcie, jest tu coś po polskiemu, głęboko oczyszczająca maseczka w płachcie z ekstraktem z liści pachniotki. No, brzmi ładnie, ale no, kiedyś się pewnie skuszę, ale to pewnie nie będzie tak szybko. Następna właśnie z tych moich faworytów to na teraz. Słuchajcie, Hebe, to ja to kupiłam w Hebe, no, pewnie w internecie można to kupić też w różnych miejscach, ale stacjonarnie nie wiem gdzie. U mnie to właśnie Hebe. Słuchajcie, nie wiem, czy to widać dobrze, czy tego nie widać dobrze. To jest maska taka na teraz z witaminą C i to też jest świetne. Właśnie tak zamiast kremu. Ja to też oczywiście to można używać tak jak tradycyjną maskę 20 minut i zmywamy, ale ja to zawsze zostawiam na noc i tak to też można używać. Więc to jest też naprawdę godne polecenia. To fajnie rozświetla, fajnie nawilża tą buzię. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie miał, a zastanawia się, to też Wam polecam. Tu z tej serii też jest, ale to jest to czarne paskudztwo. I ja generalnie no, nie lubię takich masek z tego względu, że jakoś tak słabo się to zmywa i cała umywalka jest oczywiście brudna, ale ta jakoś tak dość fajnie schodzi i to też już jest któraś z kolei, bo ja mam problemy ze skórnikami, więc ja takich oczyszczających produktów to pilnuję i używam. To powiem Wam, na początku jak kupiłam, i to jest Mia, to jest chyba Rossmann. Na początku jak to kupiłam, to powiem Wam szczerze, że myślałam, że to wyrzucę. Jakoś tak nie mogłyśmy się dogadać ze sobą, nie wiedziałam w ogóle o co chodzi w tej maseczce. I dopiero któryś raz, chyba trzeci jak ją użyłam, dopiero był taki fajny efekt. A wiecie co się okazało, że ja to za krótko trzymałam. Bo tutaj chyba nawet pisze, że 20 minut. Tak? Dobrze mówię? Czekajcie, bo te literki to już jakieś coraz mniejsze dla mnie się robią. Nie, tu pisze 20-30 minut, bądź pozostawić na całą noc. A ja jej właśnie nie zostawiałam na noc i tak trzymałam ją 15-20 minut i takie to było jakieś nijakie. Ale powiem Wam, jak raz to zostawiałam na noc, to byłam oczarowana. I od teraz się z tym przeprosiłam i używam. Dużej nie zużyłam, bo to też dużo nie dajecie, bo to tak jak krem smarujecie, więc to też jest dość wydajne i fajne, godne uwagi. To są wszystko maseczki w pieniądzach około 20 zł. Więc tak naprawdę fajnie, tu to też dość ładnie pachnie, ma taki fajny niespotykany kolor, i to jest maska z bakuchiolem. Bakuchiol to jest roślinny retinol i powiem Wam, że ona też jest fajna. To już tego tak dość dużo zużyłam, ale też tak właśnie, buzia jest mięciutka, tylko wiecie co, nie wiem jak to jest, jak używacie retinolu. Czy nie ma opcji właśnie przedobrzenia bakuchiol plus retinol, to by trzeba było doczytać. Ja nie wiem, bo ja, no teraz jest najlepszy okres na używanie retinolu, ale ja na razie nie używam, ja na razie się skupiam na innych kwasach i potężnych dawkach witaminy C, dopóki jeszcze można, dopóki jeszcze słońce tak nie operuje, więc to. I tutaj, to też jest fajne.
powiem Wam szczerze, tak wzięłam, bo wzięłam. To jest też ta czarna czyszcząca. I ona tak, robi robotę, oczyszcza, tylko trochę ciężko się ją mimo wszystko zmywa. Więc jakbym miała postawić między tą a tą, to są obydwie te czarne, to powiem Wam szczerze, że to jest lepsze. Łatwiejsze takie w obsłudze. Łatwiej się zmywa, łatwiej się z tym pracuje, bo ta to jest taka cholernica, pierunica, ciężka do zmycia. I tu moje dwa produkty, które, one są dość drogie, dziewczyny, ale tak jak to jest wydajne, to to jest po prostu, ja nie wiem, czy to nie wychodzi po prostu taniej niż to wszystko wcześniej pokazane. To są żele do mycia twarzy z Estée Lauder. Ten żel można stosować jako 3-minutową maskę i ten tak samo. Z tym, że ten w ogóle nie daje efektu piany. Słuchajcie, jak ja to pierwszy raz użyłam, to jakie było moje zdziwienie, ja w ogóle zaczęłam czytać, zaczęłam tłumaczyć i szukać, bo ja myślałam, że to jest jakieś mleczko do demakijażu. Że to w ogóle nie jest żel do mycia twarzy, bo to się wcale nie pieni, w ogóle nie szczypie w oczy. Ale to można sobie najpierw nałożyć na 3 minuty na twarz, dać temu troszeczkę przysknąć i za chwilę normalnie umyć buzię. I macie i maskę, i umytą buzię, ale tak jak to doczyszcza skórę, zwłaszcza po makijażach, jak ktoś się maluje, to słuchajcie, nic tak jeszcze mi w życiu nie oczyszczało twarzy. To już jest, słuchajcie, końcóweczka, ale ja to mam rok. Tutaj też już jedziemy na oparach, muszę nabyć nowe, bo na pewno kupię. Także tutaj to jeszcze tylko rozetnę opakowanie i może coś mi się uda z tego wybrać. Także te dwa produkty mam rok czasu. Tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Słuchajcie, dobrze mówię, nie chcę być inaczej. Nawet nie wiem, czy to już nie będzie ponad rok. Aha, dokładnie. Natomiast to pięknie się pieni, ma taką fajną, delikatną pianę, super doczyszcza i działa na takiej samej zasadzie, jak ta wcześniejsza. 3 minuty, zostawiamy na 3 minuty, troszeczkę podsycha, bo to taką naprawdę cieniutką warstewkę. Tego w ogóle trzeba używać bardzo mało. Posłuchajcie, tak jakbyście tego nabrali, tak jak normalnie bierzecie żel do mycia, to matko, by Wam się zrobiło pół łazienki piany. To jest naprawdę tak wydajne, to wystarczy odrobinka i umyjecie pięknie całą twarz, dekolt, szyję. Z tym, że właśnie tak, to się nie pieni, to się pieni. Jeżeli lubicie mieć taki efekt właśnie piany i wtedy dopiero czujecie, że ta skóra jest oczyszczona, to to. A jeżeli wolicie operować delikatniejszymi produktami, to z całą pewnością to. Także tak, dziewczyny, czuć wiosnę, trzeba się pomału trochę odsztafirować, nie? Coś tak ten, trochę tą cerę, trochę to, trochę tamto. No wiecie, o co mi chodzi. Oczywiście ja mówię, dziewczyny, słuchajcie, panowie, teraz coraz więcej pielęgnacji właśnie jest bardzo świadomej i wielu mężczyzn też używa maseczek, także słuchajcie, ja przepraszam. I jak najbardziej dla Was to też się sprawdzi, bo to jest po prostu do twarzy. Nigdzie nie jest napisane, że damskiej, prawda? Także spokojnie. No i cóż. Patrzę, bo te moje kociska po prostu tak tu szaleją. Dzisiaj mają wyjątkowy przypływ energii. Chyba tak jak i ja. Autentycznie. Dobra, to tutaj pogadałam. Mam nadzieję, że coś sobie wybierzecie, jeżeli będziecie myślały o takich rzeczach, bo zresztą z drugiej strony, słuchajcie, ważna jest też jeszcze jedna rzecz, że coś, co się sprawdza u mnie, niekoniecznie będzie się sprawdzało u Was, prawda? I o tym należy pamiętać. Ale myślę, że moja cera jest na tyle problematyczna, że słuchajcie, jak to się u mnie sprawdza, to u każdego z cerą normalną nie będzie problemów. Jak mówię, to jest takie małe złotko. To jest takie niepozorne, słuchajcie, na półce w Biedronce. I powiem Wam szczerze, że jak ja to pierwszy raz kupowałam, to myślę, kurde, maska z biedry, no, tak trochę, nie bardzo, jakoś tak bardzo sceptycznie byłam do tego nastawiona, a powiem Wam jednak, czasami się można zdziwić, także to jest takie cacko, no i to tak pachnie, bo to jest w ogóle z owocem granatu. Jezu, dzisiaj robię, bo ostatnio leciałam na tych innych, a tej nie robiłam, dzisiaj z pewnością ta. Dobra, uciekam, bo już się tu rozgadałam tyle czasu o tych tapetach najróżniejszych.
idę to teraz pochować i działam dalej. Wyżej już się nie da. Słuchajcie, muszę Wam o czymś powiedzieć, bo wydaje mi się, że powinnam to zrobić i powinnam Wam powiedzieć. Słuchajcie, mam takie pewne przemyślenia odnośnie tego kanału i chciałam Was poinformować, może nie tyle, że Was zapytać o zdanie, tym razem nie. Tym razem chciałam Was poinformować o tym, że na kanale pojawią się burze. Pojawią się też troszeczkę inne treści, z tego względu, że no ileż można oglądać, słuchajcie, te alpaki i psa. Ja wiem, że są tutaj tacy, którzy by mogli mieć 24 na dobę włączony podgląd i byłoby ok, ale są też inni ludzie, którzy wcześniej czy później po prostu sobie stąd pójdą, bo nic się tu nie będzie działo. Na razie będę Wam troszeczkę przemycała takich innych treści. Pojawi się też w najbliższym czasie film, recenzja odnośnie tego depilatora, co już Wam mówiłam. I będę tam troszeczkę oczywiście przemycać, więc jeżeli ktoś z Was nie będzie miał ochoty, po prostu pomińcie ten film i oglądajcie to, co Was interesuje, co jest dla Was ciekawsze, lepsze i tak dalej. Oczywiście ja nie chcę nikogo zmuszać, żebyście tutaj, wiecie, na siłę musieli oglądać, trzaskać czy coś, dlatego mówię Wam o tym tutaj teraz, że będą pojawiały się troszeczkę inne treści, troszkę mieszane treści, tak żeby ten kanał był ciekawy dla wszystkich. Rozumiecie, o co mi chodzi, prawda? Bo czego za dużo, to się przeje każdemu, a przecież nie mogę cały czas pokazywać właśnie samych alpak, no bo wiadomo, że te alpaki będą. Alpaki, Matylda, koty, to wszystko będzie. Będzie się przewijało w tle, ale będzie też troszeczkę innej treści. Mam nadzieję, że pomimo tego zostaniecie ze mną i że no nie będzie to dla Was jakieś takie ciężkie do zgryzienia. Także chciałam Wam właśnie powiedzieć na ten temat, bo wiecie co, no tak sobie, czekajcie, ja tylko wyciągnę, tak sobie myślałam i muszę troszeczkę wprowadzić takich właśnie innych treści, żeby Was po prostu nie zanudzić, nie znudzić. Dobra, ja sobie zrobię ten piekarnik, już nie będę Wam tutaj hałasić, ok? Powiem Wam, że teraz to będzie prawdziwy test piekarnika. Tak jak mi się teraz wybrudził, to jeszcze w życiu chyba nie miałam. Ciekło mi cały czas z mięska, bo było za dużo wody i to tak bulgotało i się tam przelewało i tak się zapiekło, że aż sama jestem ciekawa, czy ta pyroliza normalnie da radę. Ustawiłam tą najmocniejszą na 1,5 godziny. Ja tu się śmieję, że to jest takie małe krematorium, 300 stopni. To przecież dajcie spokój. No ale mam nadzieję, że da radę, bo jak nie, to czeka mnie niezłe szorowanko. I takie rzeczy trzeba robić. Nie ma lekko. Normalnie bym się wkurzyła, ale dzisiaj to nie jest mi w stanie nic wyprowadzić z równowagi. I tej dobrej energii przesyłam również do Was. Niech idzie. Dobra. Ja myślę, że czas na kawę i działamy dalej. Ok, piekarnik zatrąbił. Odejdź, Matylda, bo to jest wszystko gorące. Że można do niego zajrzeć. Zobaczcie. To było wszystko tak przyfajczone, że ja Wam nawet tego nie pokazywałam. Szczerze powiedziawszy, to zapomniałam Wam tego pokazać. Ale tu mi tak nakapało i to było takie czarne do szorowania. A teraz patrzcie, to jest jeszcze gorące. Ja sobie to wyczyszczę, jako stygnie. Ale zobaczcie, jak schodzi to przypalenie. I niech mi ktoś powie, że piekarnik bez pyrolizy, piekarnik bez pyrolizy w domu, gdzie są dzieci, które same sobie odgrzewają pizzę, nie pizzę i takie różne rzeczy, nie ma racji bytu. To jest po prostu cudowne. Ja to sobie zaraz umyję, wszystko szybko przeczyszczę. Tylko tak jeszcze właśnie chciałam Wam pokazać, bo zaczęłam temat tego piekarnika i nie chciałam go urywać w połowie. Tak samo szyby. Szyby się ściąga, wkładam je do zmywarki, są ekstra. Ja mówię, ten piekarnik to jest po prostu miód malina. Najlepszy, jaki w życiu miałam. Oczywiście nawet Wam nie pokazuję firmy, tutaj nie zachwalam, bo to nie o to chodzi. To nie jest żaden sponsoring, tylko jak ktoś z Was jest na etapie zakupu piekarnika, to dziewczyny, nie bierzcie piekarnika bez pyrolizy, chociaż on by miał być droższy, coś tam, bo one są droższe.
to nie dajcie się wmanewrować w szorowanie tych piekarników, tylko bierzcie z pyrolizą, bo to jest przyszłość. To jest miód malina, to jest miodzio. Moi drodzy, tym oto widokiem żegnam się z Wami bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym. Dziękuję za obecność. Proszę o subskrypcję, łapkę w górę. Bardzo mi miło będzie czytać Wasze komentarze. Dzięki, cześć, pa!